Hejka kochani, witam Was w dzisiejszym filmie kalendarz Essence DIY. Bardzo podobne opakowanie do zeszłorocznego. Ciekawe, czy środek jest też podobny. Będę wyciągała po kolei każdy produkt ze środka, nie zaglądając do wnętrza. Więc przekonamy się, co tam się znajduje, więc już przechodźmy do otwierania. Jestem ciekawa, czy jest on podobny do kalendarza, czy zawartość jest podobna do kalendarza tego z okienkami, które otwieraliśmy, a Wy oczywiście pamiętajcie o zostawieniu przycisku subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film, a jeszcze kalendarzy jest trochę do otwarcia, więc trochę jeszcze tego będzie. Więc przechodzimy. Ja tutaj widzę jakieś kartki, to je powyciągam z wierzchu. Tu mamy numerki na koperty, ze względu, że to jest DIY, tu mamy numerki. Tu mamy jakąś kartkę na pewno z zawartością, więc ją gdzieś tam wyrzucam w kosmos. I na pewno tutaj z przodu jeszcze będą woreczki, tak jak w poprzednim mieliśmy, więc ja je wyciągnę. I woreczki wyglądają tak samo jak w zeszłym roku, więc nie wiem, co podejrzane. Czym będzie taka sama zawartość? Zaraz się przekonamy. Dobra, losuję pierwszą rzecz, oczywiście to jest przykryte. Ja losuję i mam. I mamy tutaj Eyebrow Gel, czyli mamy żel do brwi. Nie było tego w zeszłym roku, więc spoko. Jest to numer 1, czyli to jest jasny. Spójrzcie. No, wcale nie jest taki jasny. Ja już odeszłam od takich żeli, używam bardziej kredki. Ale spoko kosmetyk. Przechodzimy do drugiej rzeczy. Coś losuję i wylosowałam tutaj Long Lasting. Kredkę do oczu. I jest to kredka w kolorze takim mocno złotym. No okej. Okej, świąteczny kalendarz, kredka złota, makijaż na przykład sylwestrowy. Wszystko jest okej. Trzecia rzecz, jaką wylosuję, to jest lakier do paznokci. Nie wiem, co w tym roku mają, tak dużo dają pomarańczowych lakierów. Czy one się im nie sprzedają? Czy o co chodzi? Nie wiem. To lecimy do trzeciej rzeczy. Już tam coś losuję. I trzecią rzecz wylosowałam. Naklejki na paznokcie. I w zeszłym roku były takie naklejki. Ja je kojarzę. No nie jest to coś dość ciekawego, więc przejdźmy od razu do czwartej rzeczy. Mam coś. Mam kredkę znowu. Jest to eyeliner w kredce. Jest on taki niebieski. Ciekawe, czy... No, dosyć twardy taki, bym powiedziała. Niebieski kolor. Lecimy do szóstej rzeczy. Coś złapałam, coś wyciągam, zamykam. Patrzcie, fajna rzecz. Mamy paznokcie. Ja nawet nie wiedziałam, że Essence ma paznokcie. Malutkie, no tak jak przykładam do mojego palucha, no to malutkie są. Ale okej, spoko. Ciekawe. To była szósta rzecz, teraz wyciągamy siódmą rzecz. Gdzieś tam z tyłu spróbuję coś złowić. I mamy jakąś szminkę. Semi Shine. Szmineczka, białe opakowanie. Tutaj tylko znaczek Essence. Już tutaj sobie poradziłam. I jest to taki kolor, i tutaj mamy oczywiście znaczek Essence, dosyć ciemny, wpadający w brąz. Ale okej, nie wiem już, która to rzecz, szósta chyba. To lecimy do kolejnej, powiedzmy, że do siódmej. I znowu złapałam to samo, patrzcie, znowu to samo opakowanie. Tu się chyba ktoś pomylił, bo to jest druga taka sama. A, ta jest niby ciemniejsza, patrzcie. Semi Shine 04, Semi Shine 02. No, lipa trochę. Trochę moim zdaniem lipa, że dwie takie same rzeczy, tylko w innym odcieniu. Czy im się to nie sprzedawało? Teraz dziewiąta rzecz. Gdzieś tutaj złapię z boku. I jest to błyszczyk. W zeszłym roku był różowy, w tym roku jest pomarańczowy. Dobrze, bardzo pamiętam ten błyszczyk. Dziesiąta rzecz. Kolejna kredka. Tym razem jest to kredka do ust. W takim naturalnym kolorze, spoko. Wszystkie są temperowane. Mam wrażenie, że będzie temperówka. Jedenasta rzecz. Wyciągamy. Jedenastą rzeczą jest tusz do rzęs Volume Hero mascara. Spoko. Mascara zawsze jest ok. Dwunasta rzecz.
I tutaj mamy eyeliner i jest to eyeliner z dwoma końcówkami, z grubą końcówką. I po tej stronie mamy cienką. Spoko, fajnie. Eyeliner taki jest ok. Myślę, że w zeszłym roku też chyba był taki. Coś mi się wydaje. Nie wiem, która to była rzecz. Powiedzmy 13. Teraz chyba. Kolejna. Kolejna maskara. No już druga maskara. Takie monotonne. Troszkę. Jesteśmy już w połowie kalendarza na pewno. I wyciągam kolejny. Kolejny to już było, tylko że było w innym kolorze, zobaczcie. Otwieramy dalej, już minęliśmy na pewno połowę, więc już dużo tam w środku nie zostało. Serio? Patrzcie na to, co wyciągnęłam. Trzecią. Trzecia. Tylko w całkiem innym kolorze. This is me. Jest takim ciemnym. Dobra, otwieram wam wszystkie i patrzcie, co my tu mamy. Co prawda każda jest inna, ale wszystkie są z jednej matki, że tak powiem. O, to tak wygląda. Dobra, jedziemy dalej. Kolejną rzeczą wyciągam Protecting Perfect Skin Primer z SPF 20. Nie widziałam tego produktu, nie wiedziałam nawet, że Essence ma taki produkt. I jest bardzo duży, 30 ml, więc spoko. Kolejna jest to szmineczka, pomadeczka Lip Gloss w takim znowu ciemnym kolorze dosyć, ale fajna. O, coś tu złapałam, coś innego. Eyeshadow, czy to jest cień i taki jasny, biały dali? Cream? Czy to jest taka, może to jest taka baza, wiecie, pod cienie matowa? Okej. No nie wiem, chyba tamten mi się bardziej kalendarz podobał. Nie wiem, co myślicie. Już tutaj mało rzeczy jest chyba. Wylosowałam kolejną rzecz. I jest to kolejny eyeliner? Dziwne. Dziwny jest ten kalendarz mega. Zobaczcie. Już mieliśmy z taką końcówką, tylko tam mieliśmy dwie końcówki, a tu mamy jedną. No okej. Następna rzecz. Następną rzeczą jest French manicure. To biała kredka? Albo nie kredka? Jest to mega, mega twarde. Mega naprawdę twarde, jak kamień. To jest coś do paznokci. Na pewno później to rozkminię. Albo możecie mi napisać w komentarzach. Bo jestem ciekawa, co to jest. I chyba tu już dużo rzeczy nie zostało. Mamy kolejny lakier w takim kolorze zielonym. Następnie wyciągamy eyeliner, tylko w takim, wiecie, w płynie. Trzeci eyeliner. No trochę dziwne to zestawienie. Nie wiem, co my tu jeszcze mamy. Kolejny lakier do French, czyli na pewno on jest do tego patyczka i tym patyczkiem pewnie coś tam się wyteguje. Ja nie wiem, jak to działa, ale no spoko, no na pewno mieli jakiś zamysł. I chyba została tu jedna rzecz. I mamy tutaj highlighter, bardzo ładny, tylko trochę nieświąteczny, bo to jest jak muszelka, jak syrenka, jak takie. Jak takie łuski ryby kolorowe. No ale spoko. I teraz sprawdzimy, czy to już wszystko. Tak, został tylko papier. Papier. Więc pokażę wam całą zawartość, co mieliśmy. Tutaj mam w koszyczku. Mieliśmy bardzo dużo produktów do ust. Primer, paznokcie, lakiery, rozświetlacz, coś do brwi, coś do kreski, dużo rzeczy do kreski. No nie wiem, co wy myślicie o tym kalendarzu. Ja myślę, że bardzo dużo takich rzeczy powtarzających się. Jestem zdziwiona, że nie było paletki. Myślałam, że będzie jakaś paletka fajna. W zeszłym roku była fajna. No, ja mam takie mieszane uczucia. Dajcie znać w komentarzu. I dziękuję wam za oglądanie filmu. Subskrybujcie kanał, żeby nie ominął was żaden kalendarzowy film. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!